Tak wyglądał stadion łódzkiego Widzewa tuż przed rozpoczęciem meczu Mistrzów Polski z Pogonią Szczecin. Po pierwszym gwizdku krakowskiego sędziego Ryszarda Rembilasa widać było, że warunki atmosferyczne wręcz uniemożliwiają grę. Dawał temu wyraz trener Widzewa Franciszek Smuda. Nie można w piłkę grać, no! To nie jest gra! A śnieg padał i padał. Arbiter w końcu mecz przerwał. Kibicom Widzewa pozostał bój na śnieżki ze swoimi ulubieńcami. Termin powtórki wyznaczy PZPN.